Jałelfy, tutaj Olka i moi drodzy, dzisiaj będziemy się przygotowywać do ślubu, ponieważ zobaczcie, mam tutaj przepiękną parę, która prawdopodobnie nie przespała kilku nocy, tutaj sądząc po ich, słuchajcie, cieniach pod oczami, no ale nic, może po prostu oni nie spali, bo są tak podekscytowani swoim ślubem, także zobaczmy, proszę bardzo, chyba na początku, aha, wiecie, musimy ich ze sobą poznać, kogo chcemy stalkować, czy chcemy stalkować Johna czy Emmę? Ja nie chcę nikogo stalkować, okej? Jeżeli to ma tutaj prowadzić do jakiegoś wspaniałego związku, to nie rozpoczyna się go przez stalkowanie tej drugiej osoby. No ale przemilczmy to, weźmy Johna i tak oczywiście musimy go zafollowować na Instagramie. Co tutaj, wow, co za wspaniałe zdjęcie. Czy ja również powinnam sobie robić takie zdjęcia, kochani, na Instagram Gaenali? Nie mam zielonego pojęcia. My po prostu to polubiliśmy. Okej, dobra, zobaczmy w takim razie ich inne, jego inne zdjęcia. Jest chyba bardzo miłośnikiem robienia sobie typowych zdjęć, które zrobiłaby prawdopodobnie moja mama i wrzuciła na Facebooka, także no nie do końca jestem pewna, ale tutaj mamy kociaka, więc oczywiście go polubimy i tutaj, moi drodzy, mamy to, on się cieszy z tymi swoimi cieniami pod oczami, no ale wspaniale. Mamy w takim razie już naszego kandydata, prawdopodobnie właśnie na ślub, prawdopodobnie, który wydarzy się na koniec odcinka, a wy oczywiście możecie dać łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału Gaenali, ja serdecznie zapraszam, słuchajcie, nie wiem, zbieram na jakąś wspaniałą liczbę do końca roku oraz Instagram, tak jak wspominałam, Gaenali, i tutaj mamy Johna, który jest teraz aktywny i wysyła nam znaki zapytania. Możemy się go zapytać, jak tam jakby, co tam robisz, albo puk puk, nie no słuchajcie, jak ktoś się zapyta, co tam, no to co ty masz odpowiedzieć, hej, a co tam u ciebie, i to jest taki nic, nic, i na tym się rozmowa kończy, nie, spróbujmy jakimś żartem, właśnie puk puk, czego chcesz? Okej, wydaje się być bardzo uroczy, albo nic, hehe. Spróbujmy nic, może go to w jakiś sposób zainteresuje. Pa! O, zablokował nas. Dobra, nieważne w takim razie, spróbujmy jeszcze raz i odpowiedzmy, że jest uroczy. Dobra, mamy to, on się nas pyta, czego chcemy, a my powiemy, o mój Boże, jesteś strasznie uroczy! Wow, naprawdę? Haha, sprankowałam cię, albo tak, czy chcesz ze mną wyjść na randkę? Nie no, słuchajcie, jeżeli w tej grze da się sfailować, to przypuszczam, że powiedzenie, że o, sprankowałam cię, to już jest całkowity fail, więc zapytamy się, tak, czy chcesz ze mną wyjść na randkę? Ale ja w takim razie w ogóle cię nie znam. No, ale w sumie możemy porozmawiać, albo co masz na sobie? No, w końcu możemy porozmawiać? Gdybym dała tą drugą, o tak, możemy porozmawiać, gdybym dała tę drugą opcję, takie co masz na sobie, to on by nas zblokował, słuchajcie, to i naprawdę szybciej niż jest po prostu prędkość światła, ponieważ ja bym zrobiła to samo. O, tutaj już mamy piękny welon, w porządku, czyli lecimy coraz tutaj, coraz szybciej do zobaczcie, do naszego ślubu, ale teraz... A ja nie mam ochoty na te pieniądze, proszę tutaj wyjść, przepraszam bardzo. Przypuszczam, że to jest nasze mieszkanie i możemy w jakiś sposób je ulepszyć, wiecie, żeby być wspaniałą młodą parą z kupionym mieszkaniem. Nie w Polsce, no ale nie wiem, może w Ameryce, nie, to też raczej nie, ale w jakimś na pewno wspaniałym tutaj bogatym kraju małżeńcy tutaj już mają swoje mieszkanie, no to możemy je w takim razie upgrade'ować, wiecie, polepszać, mamy na to pieniądze. A teraz, a przepraszam bardzo, co ja mam tutaj robić? A, sorry, sorry moja kochana. Dlaczego, przepraszam bardzo, dlaczego ona chce do tego deszczu iść? Przecież tutaj jest, zobaczcie, ta chmurka jest tak mała, więc ona dokładnie może stanąć trochę delikatnie w lewo albo trochę delikatnie w prawo, żeby ten deszcz nie padał na nią normalnie z góry. Tylko nie, ona stwierdziła, że ja to chcę być w sumie mokra. Albo chcę sprawdzić swojego faceta, czy on będzie po prostu trzymał parasolkę nade mną. Czy powie, no a czemu nie wziąłeś kurtki albo swojej parasolki? Więc tak też może być. To może być wspaniały tutaj wspaniały tutaj pomysł. No a my musimy sobie to ogarnąć, to ogarnąć. Ja już widzę, że oni mają plany na dziecko. W porządku, całkiem szybko to się toczy. Przepraszam bardzo, mamy sprawić, żeby oni byli równi. To wygląda jak jakaś bardziej lalka Barbie. Nie pytam, ja nie wiem w ogóle, co go zmniejszyło. Po prostu, słuchajcie, to zróbmy. Dlaczego oni tańczą makarenę, a ten tańczy kurczaczki? Boże drogi, tyle pytaj bez odpowiedzi. Nie no, czy my mamy to naciskać, bo oni się... Aha, dobra, ten się tak delikatnie zwiększa.
w porządku, ja nie pytam, słuchajcie, to było strasznie ciwaczne i nie mam zielonego pojęcia, dlaczego oni muszą cały czas tańczyć, ale okej, ja im tego nie zabraniam. Aha, już? Ile oni się znają? 2 dni? Poczekajcie, mamy... co tu się dzieje? O Boże, czekajcie, to ja nie trafię w to. Okej, ja mam w jakiś sposób tak przekierować pierścionek, żeby jej włożyć to na palec, ale to jest trudne. Nie mogę tego wziąć do góry albo do dołu? O tak może? No nie no, failed? Kurczę, tego się nie da zrobić. Czekajcie, co ja mam tutaj wykonać? No dobrze, jakoś się udało i mamy, słuchajcie, teraz kupy. A dobra, dlaczego on tutaj leży w koszyku? Nie pytam. Proszę bardzo, mamy klapki. Potrzebne były klapki na na ślub. Dobrze, tutaj 22 i 2. Dobra, aparat jeszcze jestem w stanie zrozumieć, to będziemy robić, wiecie, przepiękne zdjęcia. Ale nawet to jest... Nie, co to jest? To jest jakaś waga? Co to jest? Mój Boże, okej, zapłaciliśmy $100, a nawet nie mam żadnego pojęcia, jakie rzeczy, ale dobra, moi drodzy, przygotowujemy się dalej do ślubu właśnie. O, proszę bardzo, mamy zrobić, jakby dodać te same przedmioty. Mamy, słuchajcie, tutaj zdjęcie, mamy również krzesła, wspaniałe, to są wszystkie najważniejsze przedmioty do ślubu. Ja się nie spodziewałam, że będziemy musieli tam kupować różne rzeczy. Dobra, mamy również kwiaty, wspaniale. I co, no gdzie jest ten nasz ślub? Kiedy on się tutaj wydarzy? Czy jeszcze mamy się do niego przygotowywać? Ojejku, znowu idziemy na zakupy, ale ja wciąż nawet nie wiem, co my kupujemy. Ojej, to nie to, ojejku. 2, 4, dobra, 4. Słuchajcie, co to jest? To jest jakaś waga? Albo może jakiś album? To jest może jakiś album, dobra. Na te zdjęcia, przepraszam bardzo, kupiliśmy wcześniej przecież aparat, więc gdzieś będziemy musieli te zdjęcia trzymać. I również jedna skarpeta za $40. Ja nie wiem, czy ta skarpeta jest zrobiona ze złota, ale naprawdę to jest tak wielka cena. No i bym tyle nie zapłaciła, ale najwyraźniej nasi, słuchajcie, młodzi uwielbiają wydawać pieniądze na głupoty z tego, co widzę, ponieważ... Wow! Stąd już przejechali! Dobra, jak szybciutko! A z jakiegoś powodu musimy odkamienić zęby. Nie wiem, czy to pani młoda, czy pan młody, no ale rzeczywiście, wiecie, na zdjęciach musi być wszystko przepięknie. Ja już tutaj zrobiłam. O, pięknie, najpiękniejsze są zęby. O, okej, już się przestraszyłam, że znowu coś będzie nie tak, tak jak z tymi zaręczynami, które po prostu były tak niezręczne, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, jakby facet próbował... I kurczę, ja nie zapamiętałam! Dobra, i nie mam żadnego pojęcia. Dobra, słuchajcie, nieważne, z jakiegoś powodu po pierwsze nie zapamiętałam i oni również robią kurczaczki. A chciałam wcześniej powiedzieć, że wyobraźcie sobie, gdyby to były zaręczyny, gdyby wam się chłopak, kurczę, zaręczał i nie mógłby wsadzić pierścionka na palec już któryś raz, to po prostu, ja nie wiem, albo by to było bardzo niezręczne, albo bardzo zabawne, zależy jak go kochacie. Co tu się wydarzyło z jego brwiami? Czy to jest, słuchajcie, może ja w ogóle na początku powiedziałam, że oni mają cienie pod oczami, a to może nie są cienie pod oczami, tylko oni używają jakichś tych... Nie wiem, jakiegoś po prostu pudru do brwi, czy cokolwiek innego i to się im tak rozmazuje, więc wszystko wygląda bardzo, no, podejrzanie. No ale mamy, zobaczcie, nasze tutaj mieszkanko cały czas coraz piękniejsze, cały czas coraz czystsze i idziemy dalej. Wiecie co? I naprawdę teraz wydaje mi się, że to nie były cienie pod oczami. Tylko chłopak chyba nie jest do końca w stanie sobie, może nie wiem, henny na brwi nałożyć i to się mu rozmazało i powiedział, a dobra, zostawiam. I tak to na tyle się skończyło. O, proszę bardzo, musimy zmierzyć naszą pannę młodą, aby tutaj wybrać jej najpiękniejszą sukienkę, która będzie idealna do jej talii. I ten chłop tutaj, co przepraszam, robi? Dlaczego on tak stoi i się gawi? Nie, no, ja słyszałam, słuchajcie, o tradycji, że tutaj nasz pan młody ma nas nie oglądać przed ślubem w naszej sukni ślubnej, ale to może jest jakoś starodawne i tego już się nie praktykuje, no nie wiem, samo to, że on tak stał i się na nas gapił w ten sposób dosłownie, trochę mnie przeraziło, ale ja się, słuchajcie, nie wtrącam. Mamy, okej, mamy po prostu tutaj jej nogi ogarnąć, bez problemu, jejku.
tyle ona miała tych włosków, że naprawdę to było tak skomplikowane, żeby sobie raz tutaj maszynką przejechać, no ja nie wiem. O, proszę bardzo, tworzymy sobie teraz listę osób, które zaprosimy. No to oczywiście, proszę bardzo, mamy babcię. Babcia, absolutnie. Tutaj tego Trumpa może nie? Nie zapraszajmy, moim zdaniem. Wujka sama, oczywiście, że tak. Mamy tutaj naszego również exa, Ronaldo, i to jest chyba ten piłkarz, oraz Neymar, który również jest piłkarzem. Nie no, naszego exa również nie zaprosimy. Ja nie wiem, skąd nasz pan młody zna tych bardzo popularnych piłkarzy, no ale okej, okay, jeżeli może ich zaprosić, to proszę bardzo, będziemy mieli bardzo ekskluzywny tutaj ślub po prostu i wesele oczywiście również. No i znowu, zobaczcie, możemy zaprosić naszego dziadka, oczywiście, mamę też, tatę i... Absolutnie, ale możemy wywalić Messiego? Dlaczego Messi jest gorszy od Ronaldo czy jakichkolwiek? Ja się nie znam na piłkarzach, więc nie pytam. Kuzyna Toma również wywalamy. Jakby to będzie płakał, no ale co, przepraszam bardzo. Czy mielibyśmy kuzyna Toma zaprosić, a nie zaprosić naszej mamy i taty? No proszę państwa, no co to ma być? Oczywiście, i tam nasza jakaś stara koleżanka, po co nam to na ślubie? A słuchajcie, właśnie tutaj ogarniamy i tniemy tort tutaj weselny i ja nie mam zielonego pojęcia, kto nam, jaki cukiernik nam go zrobił, że to gratulacje jest tak rozpikselowane i smutne. Jeżeli mi tutaj na mój ślub ktoś dałby takie ciasto, to oczywiście, żebym zjadła, ale... Byłoby mi bardzo przykro, to na pewno chcę powiedzieć. Nie no, w ogóle mamy dużo gości z tego, co widzę, bo my to tniemy i tniemy i tniemy. Nie no, słuchajcie, ja tutaj dla siebie zostawię taki większy kawałek, no, no co? No proszę bardzo, no absolutnie, to jest tylko i wyłącznie teraz dla mnie. O, proszę bardzo, poczekajcie, mam w takim razie zrobić tort weselny? No to wiecie co, ja się zaśmiałam z tamtego tortu, który miał te biedne, rozpikselowane gratulacje, ale... Ja się nie powinnam odzywać, bo z tego co widzę, ja jestem jeszcze gorszym piekarzem, cukiernikiem i zostawię coś takiego. O mój Boże, słuchajcie, co to jest? To jest jakaś rura? Ja nie wiem, co to jest? Boże drogi, okej, okay, to są te, posypka. No to dajmy im posypkę. To jest chyba czekolada albo jakiś karmel? A to są owoce. Przepychota. No i cóż, kochani, wydaje mi się, że właśnie doszliśmy do naszego wspaniałego dnia, do którego się tak przygotowywaliśmy przez ten cały czas. I co to jest? Nie wiem, nie podoba mi się, ale szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Aha, tu jest, że mamy unikać bomby. Ale ja nie wiem! Ja nie wiem! To jest dobrze, to jest jakiś cukierek, w porządku, mamy to. To jest bomba? Okej, okay, czyli tak wygląda bomba, no mogliście mi ją powiedzieć, pokazać wcześniej. To jest jakieś serduszko, więc to jest też w porządku. Okej, okay, udało się to tutaj zakończyć, ale naprawdę jakimś szczęściem, ponieważ mi w ogóle nie wytłumaczyli, jak ta bomba miała wyglądać, więc przez przypadek wpuściłam najwyżej po prostu bombę na nasz ślub. O, i mamy to! O mój Boże, ci ludzie! Ci ludzie, co się z nimi stało? Słuchajcie, ten w ogóle gość jest zakrwawiony. Czy to jest ta osoba, której ja po prostu... może ta bomba wybuchła i oni są teraz wszyscy zakrwawieni, ale się super cieszą, że my bierzemy ślub? Nie mam żadnego pojęcia, to jest strasznie dziwne. Tak, oczywiście się zgadzam. Tak, oczywiście się zgadzam, żeby cię wziąć za męża. Aha. Dobra, udało się. Prawie, słuchajcie, prawie odmówiłam na ślubnym kobiercu mojemu wspaniałemu mężowi, ale to było tylko prawie. O, mamy to, otwieramy, proszę bardzo, jeden, no, no otwieraj pan, proszę bardzo, idziemy do góry, o, ojej, co się stało z jej oczami, wydaje mi się, że makijażystka powinna być zwolniona albo absolutnie przyjmować nowych klientek. O, będziemy rzucać bukiet, Boże, jak się do tego... Co się z nimi dzieje? Po pierwsze chciałam powiedzieć, Boże, jak się do niego rzuciła, ale słuchajcie, ci twarze. Przepraszam, te twarze, to jest naprawdę coś bardzo podejrzanego. Ja nie wiedziałam, że to jest po prostu gra horrorowa, okej? Okay? Bo to wygląda naprawdę...
nie tak? I dlaczego my rzucamy ciastem? Co tu się dzieje? Dlaczego? No i z tego co widzę, chyba już jest po weselu i po ślubie, bo teraz pojawiło mi się, że będziemy lecieć na podróż poślubną. No i proszę bardzo, musimy spakować wszystkie nasze rzeczy. Przepięknie, przepięknie. A przepraszam bardzo, gdzie była ta nasza podróż poślubna? Po prostu wrzuciliśmy wszystko w naszą torbę i co? I nie będziemy widzieć, jak on tutaj, nie wiem, coś robi fajnego? Nie wiem, wygrzewa się w słońcu czy coś? Tylko teraz zbieramy dzieci. Oje... Co tu się dzieje? Dlaczego... Dlaczego te dębobazy nas pobiły? Co to jest? Co jest nie tak z tą grą? A, dobra, ominęliśmy jedną przeszkodę. Mamy dużo dzieci, słuchajcie. Muszę uważać, żeby znowu dzieci nas nie pobiły w brzuch. To by było zbyt smutne. I my je wkurzamy do klatek? Nie, dobra, to nie są klatki. To są te łyżeczka dla dzieci. Dobra. Ale ja nie pytam. O, i mamy, tutaj będziemy sprawdzać płeć naszego dziecka, czy to jest chłopak, czy dziewczynka. Dziewczynka, gratulacje! Nie no, słuchajcie, czy to chłopiec, czy dziewczynka, ja naprawdę bym nie chciała, żeby moje dziecko, jeżeli go nie włożę do wózka i nie zabiorę na spacer, to nagle zacznie mnie walić w brzuch i napastować. To nie byłaby najlepsza opcja, przypuszczam, więc... Nie no, cieszę się, że mamy dziewczynkę, chociaż mam nadzieję, że ona nie jest jakąś terrorystką, nie wiem, młodego wieku i tak naprawdę nigdy nie powinniśmy jej rodzić. W ogóle zobaczcie, jak ładnie teraz wygląda nasze mieszkanie. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tutaj pieniądze latają w powietrzu jak drobinki kurzu, ale może tak to powinno wyglądać, nie wiem, może oni tak sobie lubią w swoim mieszkaniu. Ta gra robi się jeszcze bardziej smutno przerażająca. Ponieważ mamy tutaj wiadomość, z kim chcesz zdradzić. Jessie albo Nancy. Nancy w ogóle wygląda jak po prostu siostra panny młodej, tylko że z czarnymi włosami. I a dlaczego mielibyśmy zdradzać? Czy ja jestem zaproszona na ślub? Tak, jesteś, albo muszę się zapytać mojej partnerki. Jesteś? Nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, ale jesteś pewien, że chcesz ją poślubić? Stuprocentowo jestem pewien, albo zastanawiam się nad tym. No to jeżeli mam ją zdradzić, no to zastanawiam się nad tym. Wow, naprawdę? Haha, po prostu sobie żartowałem, albo ja ciebie wciąż chcę, czyli to jest nasza ex-dziewczyna, prawda? Ojejku, spotkaj mnie na tym, na plaży. Będę tam albo z moją partnerką, hahaha. Nie no, będziemy tam, bo tam gra nam każe właśnie ją zdradzić. A, zrobiła screenshoty czatu. No czekajcie, czyli nie mieliśmy ją zdradzić? Ja nie mam żadnego pojęcia, poczekajcie. Zapytamy się naszego partnera. Partnerki, chcę stuprocentowo ją poślubić, proszę bardzo, pa. No i co? No i zablokowała nas i okej, okay, czyli mamy to, mieliśmy nie cheatować, mieliśmy jej nie zdradzać. W porządku, cieszę się, chociaż z drugiej strony nie mam zielonego pojęcia, co to się wydarzyło, okej? Okay? Wiecie co, z tego co widzę, wszystko już się powtarza, więc w ogóle nie mam zielonego pojęcia, co się stało z jej nogą i dlaczego ona jest nie w tym miejscu, jakim powinna. Nieważne, wiecie co, czyli naszym tutaj zadaniem było po prostu ją spotkać, wzięcie ślubu, potem mamy dziewczynkę, a potem próbowaliśmy nie zdradzać. Także tutaj nasza historia się kończy z tego co widzę, a ja z wami kochani żegnam, mam nadzieję, że się podobało, że będziecie mieli wspanialsze ślub, niż ta tutaj pokazane w tej grze. I co? Do kolejnego zobaczenia. Mam nadzieję, że będziecie mieli super, super, super ekstra miły dzień. I ja się z wami żegnam ponownie. Do zobaczenia. Cześć!